I tak, roki płynęły za rokami jako ta woda bystra, bogactwa rosły niepomiernie, a z nimi także znaczenie, iż nawet sam król zajeżdżał do niego na dwór, zapraszał i między swoich komorników sadzał. Puszył się tem jastrząb. Wynosił nad drugie, biedotą pomiatał, wszelkiej poczciwości się wyzbył, że już za nic miał świat cały. Głupi nie baczył, czym przyjdzie zapłacić za to. Aż w końcu i przyszła godzina po rachunku. Pan Jezusowi już zbrakło cierpliwości i pobłażania dla zatwardziałego grzesznika. Nadszedł czas, Sądu i kary. Najpierw zwaliły się na niego ciężkie choroby i nie popuszczały ni na to czym mgnienie. Potem lewentarze padły na mur, potem piorun spalił wszelkie zabudowania. Potem grady wybiły zboża, potem czelać go odbiegła. Potem zaś przyszły takie susze. Że wszystko spaliło się na popiół. Drzewa poschły, wody wyschły, ziemia popękała. Potem opuścili go całkiem ludzie i bieda siadła na progu. A on chorzał ciężko, ciało mu kawałkami odpadało, kości, próchniały. Na darmo skamlało poratunek Michałka i jego diablich kamratów. Nawet zły nie poradzi, kiej nad kim zawiśnie ręka Bożego gniewu. A i diabli nie stali już o niego. Ich był, to aby prędzej skonał. Dmuchali mu wone one rany straszne, Bych się bardziej ją trzyli. Jedno zmiłowanie pańskie Mogło go tylko wybawić. W jakąś późną jesienią Przyszła jedna noc tak wiejna, że wicher zerwał dach z chałupy i powyrywał wszystkie drzwi i okna. Wraz zaś zleciała się cała hurma diabłów i nóż tańcować koło węgłów, a cisnąć się z widłami do środka, bo jastrząb już był na skonaniu. Kobieta broniła go jak mogła, obrazem świętym osłaniając, to kredą poświęconą znacząc progi a okna, ale już ustawała z wielkiej turbacji, by nie pomarł bez sakramentów i pojednania z Bogiem. To chociaż zakazywał, tak był jeszcze w ostatniej godzinie zatwardziały, chociaż złe przeszkadzało, upatrzyła porę i poleciała na plebań, ale ksiądz szykował się gdzieś do drogi, a do bezbożnika iść nie chciał. No co pan Bóg opuści diabli, zabrać muszą, nic tam już po mnie. I pojechał na karty do dworu. Zapłakała gorzko z frasunku, przyklękła pod oną figurą częstochowskiej, i tym szlochem krwawym, tym skrzybotem serdecznym skamlała o zmiłowanie. Ulitowała się nad nią panienka święta i przemówiła nie płacz kobieto. Wysłuchane są twoje prośby. I schodzi do niej z ołtarza, jak stała, w koronie złotej, w onym płaszczu modrym zasianym gwiazdami, z różańcem u pasa jaśniejąca dobrotliwością, przemna i gwieździe zaranny i podobna. A kobieta padła przed nią na twarz, podniosła ją świętymi rączkami, otarła te łzy żałośliwe, przytuliła do serca i powiada tkliwie — Prowadź do chałupy, może ci co poredzę, służy by wierna. wierna”. Obejrzała chorego, i zafrasowało się wielce serce miłościwe. Bez księdza się nie obejdzie. Kobietą jeno jestem i takiej mocy nie mam, jaką Jezus dał księżom. Łajdus on jest. O naród nie dba zgoła zły pasterz. Odpowie za to srogo, ale on jeden ma moc rozgrzeszania. Sama pójdę. O tego kostyrę do dworu, naści różaniec, broń nim, grzesznika, póki nie przyjdę. Ale jak tu było iść? Noc ciemna, wiatr, deszcz, błocko, kawał drogi, a do tego diabli wszędzie psocili. Nie ulękła się niczego pani niebieska. Nie, przyodziała się jeno od pluchy w płachtę i poszła w tę ciemnicę. Doszła do dworu umęczona srodze i przemokła do nitki. Zapukała, prosząc pokornie, by ksiądz szedł pilno do chorego, ale on dojrzawszy, iż to jakaś biedota i taki psi czas na dworze, kazał powiedzieć, że rano przyjedzie, teraz nie ma czasu. I grał dalej, pił i baraszkował z panami. Matka Boża jeno westchnęła boleśnie nad jego niepoczciwością, to sprawiając, że zaraz zjawiła się złota kareta, cugi, lokaje, przyodziała się na panią starościnę i weszła na pokoje. Juści, że ksiądz zaraz pojechał chętliwie i w te pędy. Przyjechali jeszcze na czas, ale już śmierć siedziała na progu, a diabli przez moc dobywali się do chłopa, by porwać żywcem, nim ksiądz nadjedzie z panem Jezusem. Tyle, że broniła go kobieta różańcem. To obrazem drzwi przytykając, to pacierzem, to tym imieniem pańskim, wyspowiadał się jastrząb. Za grzechy żałował, Boga przepraszał, rozgrzeszenie dostał i zaraz w ten moment Bogu ducha oddał. Sama najświętsza zamknęła mu oczy, pobłogosławiła kobietę i powiada do struchlałego księdza, — Pójdź za mną. Nie mógł się jeszcze pomiarkować, ale poszedł. Rozgląda się przed chałupą, tu ani karyty, ni lokajów, jeno deszcz, błoto, ciemnica i śmierć idąca za nim trop w trop. Uląkł się wielce i dalej żegnać za panienką ku kapliczce. Patrzy, a ona już w płaszczu i koronie otoczona hurami anielskimi wstępuje na ołtarz na dawne miejsce — Poznał ci wtedy królową niebieską. Strach go wziął, padł na kolana, ryknął płaczem i wyciągnął ręce o zmiłowanie. A panienka święta spojrzała na nich gniewnie i rzekła wieki tak całe przeklęczysz za grzechy, popłaczesz nim odpokutujesz. W kamień się wnet obrócił. I tak już ostał. Nocami jeno płacze, ręce wyciągnięte trzyma, zmiłowania czeka, i już od wiek wieków tak klęczy. Amen. Do dzisiaj oglądać można oną figurę w Dąbrowie pod przed Pod Kościołem stoi ku wiecznej pamiętliwości. I ostrzeżeniu grzeszników jako kara za złe nikogo nie minie.